Określ dziedzinę i rozwiąż równanie. 4 podzielone przez p minus 1 równa się 5 podzielone przez p plus 3. Więc mamy równanie, w którym występują ułamki i niewiadoma występuje w mianowniku. Oczywiście to równanie ma sens, o ile mianowniki nie są równe 0. Wobec tego musimy wykluczyć z naszych rozważań te wartości niewiadomej, które sprawiają, że mianowniki są 0. No więc tutaj mamy dwa takie przypadki, mianowicie pierwszy mianownik to jest p minus 1 i to musi być różne od 0 i p plus 3 musi być różne od 0. Czyli p nie może być równe 1 i p nie może być równe minus 3. Czyli te wartości musimy wykluczyć z naszego zbioru rozwiązań. Czyli po rozwiązaniu naszego równania musimy sprawdzić, czy nasze rozwiązania spełniają te warunki. Dobrze, no to mamy takie równanie. Może przepiszę je tutaj. 4p minus 1 równa się 5 przez p plus 3. Więc jakbyśmy próbowali je rozwiązać? No pewnie dobrze byłoby pozbyć się tych ułamków. No, czyli żeby się pozbyć p plus 3 w mianowniku, to musimy pomnożyć prawą stronę przez p plus 3. No ale żeby równość była zachowana, to i lewą stronę musimy pomnożyć przez p plus 3. Z kolei, żeby się pozbyć p minus 1, z lewej strony musimy pomnożyć lewą stronę przez p minus 1. P minus 1, no to wobec tego prawą stronę też musimy pomnożyć przez p minus 1. Czyli obie strony tego równania mnożymy przez p minus 1 razy p plus 3. Wtedy tak, po lewej stronie no, p minus 1 nam się skraca, a po prawej p plus 3 nam się skraca. I zostaje nam tak, po lewej stronie zostaje nam 4p plus 3, a po prawej 5 p minus 1. No, mnożymy teraz te nawiasy, czyli tak, po lewej stronie 4p plus 12 równa się 5p minus 5. Co, teraz chcemy mieć p po jednej stronie, pozostałe rzeczy po drugiej, czyli co, powiedzmy, że odejmiemy sobie 4p od obu stron. W ten sposób pozbędziemy się p z lewej strony. Po lewej stronie zostanie nam 12 równa się 5p minus 4p, czyli p minus 5. Dodajemy teraz 5 do obu stron. I otrzymujemy rozwiązanie p równa się 17. Teraz sprawdzamy tu, no, 1 i minus 3 było wykluczone, p jest 17, czyli tu jest w porządku. No i może sprawdźmy jeszcze rzeczywiście, że p równe 17 spełnia nasze równanie, tak? Czyli wstawiamy 17, czyli po lewej stronie mamy 4 przez 17 minus 1, to jest 4 szesnaste, czyli 1 czwarta. A po prawej stronie mamy 5 przez 17 plus 3, czyli 5 przez 20, czyli 1 czwarta. A zatem rzeczywiście P równe 17 jest rozwiązaniem naszego równania.